Witajcie w ogrodzie u babci. Mamy już październik i choć w dzień jest jeszcze dość ciepło, to noce są już dość chłodne. Temperatura czasami obniża się do 3-4 stopni Celsjusza i spadki tych temperatur widać w ogrodzie. Na przykład kwiaty hortensji bukietowej zaczęły być brązowe, a jeszcze tydzień temu były tak intensywnie różowe. No cóż, mamy 4 pory roku, prawda? Ostatnio w moim ogrodzie posadziłam czosnki i szafirki, a teraz przyszedł czas na tulipany i krokusy. Bo październik to najlepszy czas na sadzenie roślin cebulowych. Można teraz też tworzyć nowe rabaty, powiększać stare, albo też wprowadzać większe zmiany w ogrodzie, bo ziemia jest na tyle mokra, że rośliny bardzo szybko się ukorzeniają i nie trzeba tak dużo podlewać. Już od wiosny robię w ogrodzie rewolucję, ale jeszcze parę dni temu nie wiedziałam, gdzie mam posadzić tulipany i krokusy, a chciałam, by było to miejsce słoneczne i jednocześnie osłonięte innymi roślinami. Bo przecież po przekwitnięciu liście tulipanów powoli zanikają i już tak ładnie i atrakcyjnie nie wyglądają. Ale w tym czasie rosną ich cebule, więc liście usuwamy dopiero wtedy, gdy zupełnie uschną. Usiadłam więc na środku ogrodu z kubkiem świeżo zaparzonej mięty i przyszedł mi do głowy bardzo fajny pomysł na rabat z tulipanami krokusami. Zobaczcie sami. Właśnie w tym miejscu, pomiędzy dwoma rabatami, znalazłam to fajne miejsce dla białych tulipanów i białych krokusów. Wokół nich są byliny, które gdy wiosną się rozrosną, przysłonią całą tą rabatę z tulipanami w momencie, kiedy będą już usychać liście. Jest to miejsce słoneczne, wilgotne i z dobrą ziemią. I drzwiaków wielokrotnie w tym roku przekopywałam i zasilałam tortą odkwaszoną. Własnego kompostu jeszcze niestety nie miałam w tym sezonie, bo dopiero założyłam jeden wiosną, a drugi na początku września. Więc w przyszłym sezonie będę miała już własny kompost, którym będę zasilać moje rabaty. Usunęłam kamienie, warstwę ziemi i posadziłam cebulę tulipanów i krokusów. Tulipany sadzimy tak, jak inne rośliny cebulowe, czyli na głębokość dwóch wielkości cebul. Ważne przy tym jest to, by nie zrywać tych osłonek z cebul, bo właśnie w nich są te substancje ochronne niezbędne do wzrostu cebuli. I te substancje po przysypaniu ziemią, gdy już namokną, zaczynają wydzielać się i ochraniają całą cebulę, doprowadzając ją do kwitnienia wiosną. Tulipany to rośliny niewymagające, bo wystarczy im przepuszczalna i wilgotna ziemia oraz stanowisko słoneczne. Dwa kroki dalej, na drugiej rabacie, o, właśnie tutaj, będą inne białe tulipany. I podobnie jak na tamtej rabacie, tutaj usunęłam najpierw kamienie, później ziemię i posadziłam cebulę tulipanów. Po posadzeniu przykryłam je zdjętą warstwą ziemi i nie ubijałam już tej ziemi, bo uważam, że sama się ułoży. Nie podlewam, bo ziemia jest na tyle mokra, że przykryja się do rąk. Owszem, świeci słońce, ale już nie żyje tak jak latem. Temperatura to tylko 12 stopni, a do tego spory wiatr, więc nie ma potrzeby podlewania.
dzisiaj jeszcze posadzę 3 różne odmiany tulipanów do donic. Donice mam od wielu lat i teraz się przydadzą. I tak stworzę mój drugi ogród, czyli ogród na balkonie. A kupiłam te tulipany w markecie. Oczywiście pod wpływem emocji. Bo jak wiecie, oko kupuję i przechodząc nie mogłam się temu oprzeć. Ale może dobrze się stało, bo nigdy wcześniej tulipanów na balkonie nie miałam. Miałam różne inne, ale tulipanów nie. Ale nie boję się, że przemarzną, bo tulipany muszą przemarznąć, a będą stały przy ścianie, więc to je nieco ochroni. A jeśli będą bardzo duże mrozy, to je przysłonię kartonem. Cieszę się bardzo, że mam już posadzonych tyle roślin cebulowych w ogrodzie i że znalazłam dla nich takie fajne miejsca. Lubię mieć dużo roślin w ogrodzie. I teraz zastanawiam się jeszcze nad posadzeniem wrzosów czy wrzośców. Ale ten temat odłożę na przyszły sezon, bo do tego czasu muszę usunąć stare korzenie po tujach, które tutaj rosły. Stare tuje wycięłam jakieś 5, może 6 lat temu i nadal ich korzenie są w ziemi. A co wy stosujecie w takiej sytuacji? Może macie jakieś sprawdzone swoje sposoby? Ja skorzystałam 3 lata temu z grzybni, tak jak podpowiadają leśnicy, ale tylko jeden korzeń mi spróchniał, a pozostałe są nadal w ziemi i to w bardzo dobrym stanie. Tak duże korzenie nie rozkładają się tak szybko jak chciałabym, a zajmują wiele miejsca, a teraz zależy mi na tych miejscach, bo chcę mieć tutaj nowe nasadzenia, więc chyba będę musiała je po prostu wykopać. Życzę Wam dużo radości z własnego ogrodu i wielu ciekawych pomysłów na nowe rabaty. Dziękuję Wam bardzo za wspieranie mojego kanału, za subskrybowanie i komentarze. I zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!